Dobry wieczór Państwu. Mamy wielką przyjemność i zaszczyt powitać Państwa na 13. spotkaniu noworocznym z udziałem przedstawicieli władz samorządowych powiatu, miasta Tomaszowa Mazowieckiego, gmin powiatu tomaszowskiego i zaproszonych gości. W tym roku spotkaliśmy się w gościnnych progach zespołu szkół nr 8 w Tomaszowie Mazowieckim. Dzisiejszą uroczystość poprowadzą dla Państwa Marta Skóra i Marek Kubiak. Tradycje powiatowych spotkań noworocznych sięgają roku 2005. To wtedy po raz pierwszy władze samorządowe miały przyjemność i okazję spotkać się z przedstawicielami wszystkich gmin powiatu tomaszowskiego. Zwyczajem spotkań noworocznych jest prezentacja dorobku kulturalno-artystycznego powiatu, wielkich talentów naszych małych ojczyzn. Naszą powinnością jest pielęgnowanie wartości i kultywowanie tradycji. Dlatego cieszą nas wszelkie działania zachowujące lokalną kulturę. Dbajmy o to, by była ciągle żywa i przekazywana z pokolenia na pokolenie. Szanowni Państwo, jest nam niezmiernie miło, że po raz kolejny spotykamy się w tak dostojnym gronie gości w naszym pięknym Tomaszowie Mazowieckim. Zawsze jest tak, że wśród gości są z nami parlamentarzyści. W tym roku jednak zabrakło wśród nas tych, którzy byli z nami, a odeszli przedwcześnie. Uczcijmy minutą ciszy zmarłego posła Rafała Wójcikowskiego i radnego Rady Powiatu Stanisława Kaczmarka. Dzisiejszego wieczoru. Witam starostę powiatu tomaszowskiego, pana Mirosława Kupińskiego. Witam prezydenta miasta Tomaszowa Mazowieckiego, pana Marcina Witko. Wraz z małżonką panią Magdaleną Witko, prokuratorem okręgowym prokuratury w Piotrkowie Trybunalskim. Miło nam jest również gościć parlamentarzystów. Witam panią poseł Elżbietę Radziszewską. Witam pana posła Roberta Telusa. Witam pana posła Grzegorza Wojciechowskiego. Witam serdecznie również pana senatora Rzeczypospolitej Polskiej, pana Rafała Ambrozika. Serdecznie witam księdza Stanisława Pałkiewicza, proboszcza tutejszej parafii. Witam również przedstawicieli duchowieństwa pozostałych tomaszowskich parafii. Są wśród nas radni sejmiku województwa łódzkiego. Witam pana Arkadiusza Gajewskiego. Witam również bardzo gorąco pana Błażeja Spychalskiego. Serdecznie witam pana Marcina Skorupińskiego, dyrektora Kancelarii Marszałka województwa łódzkiego. Serdecznie witamy. Bardzo gorąco witam pana Waldemara Wędrowskiego, dyrektora Centralnego Ośrodka Sportu w Spale. Witam również panią Barbarę Klatkę, członka zarządu spółki Atlas Arena. Witam przewodniczącego Rady Powiatu w Tomaszowie Mazowieckim, pana Piotra Majchrowskiego wraz z małżonką oraz radnych Rady Powiatu.
Witam Zarząd Powiatu w Tomaszowie Mazowieckim. Witam gorąco Przewodniczącego Rady Miejskiej w Tomaszowie Mazowieckim, pana Krzysztofa Kuchtę wraz z małżonką oraz radnych Rady Miejskiej. Witam zastępców prezydenta miasta Tomaszowa Mazowieckiego. Witam radnych i przedstawicieli gminy Będków. Na czele z wójtem gminy, panem Lesławem Kołodziejczykiem i przewodniczącym Rady Gminy, panem Andrzejem Legieźlińskim. Witam radnych i przedstawicieli gminy Budziszewice. Na czele z wójtem gminy, panem Marianem Polakiem i przewodniczącym Rady Gminy, panem Piotrem Jagiełło. Witam radnych i przedstawicieli gminy Czerniewice. Na czele z wójtem gminy, panem Andrzejem Bednarkiem i przewodniczącym Rady Gminy, panią Wiesławą Koczywąs. Witam radnych i przedstawicieli gminy Inowłódz. Na czele z wójtem gminy, panem Bogdanem Kąckim i przewodniczącym Rady Gminy, panem Wacławem Hachu. Witam radnych i przedstawicieli gminy Lubochnia. Na czele z wójtem gminy, panem Tadeuszem Józwikiem i przewodniczącym Rady Gminy, panem Tadeuszem Skonecznym. Witam radnych i przedstawicieli gminy Rokiciny. Na czele z wójtem gminy, panem Jerzym Rebzdą i przewodniczącym Rady Gminy, panem Piotrem Kudlikiem. Witam radnych i przedstawicieli gminy Rzeczyca. Na czele z wójtem gminy, panem Markiem Kaźmierczykiem i przewodniczącym Rady Gminy, panem Leszkiem Kosiackim. Witam również radnych i przedstawicieli gminy Tomaszów. Na czele z wójtem gminy, panem Franciszkiem Szmiglem i przewodniczącą Rady Gminy, panią Krystyną Pierścińską. Witam radnych i przedstawicieli gminy Ujazd. Na czele z wójtem gminy, panem Arturem Pawlakiem i przewodniczącym Rady Gminy, panem Piotrem Zimnym. Witam radnych i przedstawicieli gminy Żelechlinek. Na czele z wójtem gminy, panem Bogdanem Kaczmarkiem i przewodniczącą Rady Gminy, panią Mirosławą Pasik. Są również z nami przedstawiciele służb mundurowych. Witam gorąco dowódcę 25. Brygady Kawalerii Powietrznej, generała doktora Stanisława Kaczyńskiego. Serdecznie witam komendanta powiatowego policji, inspektora Szymona Hermana. Witam komendanta powiatowego Państwowej Straży Pożarnej, starszego brygadiera Krzysztofa Iskierkę. Witam wiceprezesa Zarządu Oddziału Wojewódzkiego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej, drucha Tadeusza Cisowskiego. Witam nadleśniczego Nadleśnictwa Smardzewice, pana Marka Dyśko. I nadleśniczego Nadleśnictwa Spała, którego reprezentuje pan Krzysztof Kania. Jest wśród nas pułkownik Józef Suchodolski, przewodniczący Rady Kombatantów przy Staroście Tomaszowskim, a jednocześnie kawaler orderu Virtuti Militari, którego serdecznie witam.
Serdecznie witam przedstawicieli powiatowych i miejskich służb inspekcji i jednostek organizacyjnych. Miło jest nam gościć powiatowych, miejskich i gminnych dyrektorów szkół i placówek oświatowo-kulturalnych. Witam przedstawicieli organizacji pozarządowych, fundacji i stowarzyszeń. Witam prezesa naszej powiatowej Fundacji Rozwoju Powiatu Tomaszowskiego, panią Agnieszkę Kowalczyk wraz z zarządem. W sposób szczególny witam byłego europosła, a obecnie członka Europejskiego Trybunału Obrachunkowego. Witam serdecznie pana Janusza Wojciechowskiego. Gorąco witam prezesów lokalnych przedsiębiorstw i spółek z powiatu tomaszowskiego. Witam właścicieli firm z naszego miasta i powiatu. Szanowni Państwo, szczególnie ciepło witam obecnych wśród nas laureatów statuetek Przyjaciel Powiatu. Serdecznie witam tomaszowskie media. I w tym momencie zapraszam na scenę gospodarzy dzisiejszego spotkania, pana Mirosława Kuklińskiego, starostę, i pana Marcina Witko, prezydenta miasta Tomaszowa Mazowieckiego, i proszę o zabranie głosu. Zapraszam panów na scenę. Szanowni Państwo, drodzy goście, przede wszystkim parlamentarzyści, no i ci, którzy dziś będą wyróżnieni statuetką Przyjaciel Powiatu Tomaszowskiego. Szanowni radni, wójtowie, przewodniczący gmin, to już 13 raz. Niektórzy przesądni mówią, że 13 nie jest dobrą liczbą, a ja myślę, że jest, bo to Wasza obecność, ta frekwencja duża pokazuje, że jednak nie tylko potrafimy pracować wspólnie razem, realizując nasze zadania w ciągu roku, ale też potrafimy się integrować, potrafimy razem świętować. Ja cieszę się, że co roku udaje się nam w tej kadencji odbywać te coroczne spotkania w którejś z gmin. Tak się stało, że tym razem zaprosił nas prezydent naszego miasta, pan Marcin Witko. I to u niego gościmy. To on przygotował tą ucztę artystyczną, którą za chwilę będziemy oglądali. Więc to dobrze, że wszyscy pokazujemy ten dorobek nie tylko dnia codziennego, ale i ten dorobek artystyczny. Drodzy Państwo, powiat tomaszowski jest dużym powiatem i mamy czym się szczycić, mamy co pokazać. My to z reguły gdzieś schowamy, pokazujemy przy drobnych naszych lokalnych, gminnych uroczystościach, ale trzeba to pokazać szerzej, trzeba o tym mówić, trzeba to emitować przez media, abyśmy potrafili szczycić się tym, co mamy. Zanim przejdę jednak do życzeń, bo to tak naprawdę powinno się moje wystąpienie do tego sprowadzić, to pozwolę sobie jeszcze oddać głos prezydentowi jako gospodarzowi miejsca. Niech może dopowie od siebie parę słów, a potem tylko życzenia, drodzy Państwo, i to, co przed nami, czyli część artystyczna. Dobry wieczór Państwu. Jest mi niezmiernie miło gościć Państwa w Tomaszowie Mazowieckim. Witam Państwa jeszcze raz bardzo serdecznie. Poczynając oczywiście od parlamentarzystów, którym jestem bardzo wdzięczny za przybycie i pamięć o Tomaszowie Mazowieckim, kończąc na wszystkich, którzy dzisiaj znaleźli czas, aby wspólnie te piękne, mam nadzieję, piękne chwile spędzić w naszym mieście. Proszę Państwa,
To jest troszeczkę wyjątkowy czas i dla Tomaszowa Mazowieckiego, i dla tej uroczystości, jaką jest to już 13. powiatowe spotkanie noworoczne. Być może trudno jest o taką szczerą i taką całkowitą, bezgraniczną radość z uwagi na to, że ten rok nie zaczął się tak, jak byśmy chcieli. Musieliśmy pożegnać wspomnianych tutaj wcześniej i pana posła Rafała Wójcikowskiego i pana radnego Stanisława Kaczmarka, wieloletniego radnego Rady Powiatu. Ale to również dzisiaj dotarła do nas również smutna wiadomość. Myślę, że dla wielu z państwa, którzy na przykład, którym leży na sercu polski folklor, na pewno przeżyła to. Ja dzisiaj dopiero się niedawno dowiedziałem, choć dzisiaj był pogrzeb pana Edwarda Rogowskiego. I to też bardzo zasłużony człowiek dla propagowania polskiego folkloru. I tutaj w Tomaszowie Mazowieckim, choć ostatnie lata działał głównie w powiecie opoczyńskim, ale pan Edward Rogowski właśnie w tej szkole uczył młodych ludzi, to właśnie w tej szkole z dzieciakami z tej szkoły zdobywał laury na przeglądach i konkursach nie tylko regionalnych, ale ogólnopolskich. I mam nadzieję, że na tym koniec, że już przestaną od nas odchodzić ludzie, którzy bardzo dużo wnieśli w to życie i w jakość naszego życia, również tego życia kulturalnego, nie tylko życia społecznego, nie tylko życia politycznego. I mimo to myślę, że ci wszyscy, którzy na początku tego 2017 roku od nas odeszli, życzyliby sobie, żebyśmy może i o nich wspomnieli i powiedzieli parę dobrych słów dzisiaj, bo oni bardzo często na tych uroczystościach, na tych spotkaniach powiatowych uczestniczyli. I pewno życzyliby sobie, żebyśmy się bawili tak jak zawsze na takich spotkaniach bywało. Proszę państwa, chciałbym, korzystając z okazji, że już jestem przy tym mikrofonie i nie chciałbym przedłużać za bardzo, złożyć państwu serdeczne życzenia noworoczne. Oby ten, tak jak powiedziałem, smutnie rozpoczęty rok jednak mimo wszystko obfitował w wielkie wydarzenia, a jestem przekonany, że wielkie wydarzenia dla Tomaszowa Mazowieckiego, dla powiatu tomaszowskiego i dla wszystkich gmin naszego powiatu dopiero przed nami. Mam nadzieję, że świetnym prezentem do tych życzeń będzie program artystyczny w wykonaniu artystów z Tomaszowa Mazowieckiego, z których, proszę państwa, jestem dumny. Oczywiście nie wszyscy są z Tomaszowa Mazowieckiego, ale dzięki pracy i zaangażowaniu pani Kasi Borowskiej, pana Kamila Wrony i wielu, wielu innych, oni mogą realizować swoje pasje, mogą, mam nadzieję, za chwilę nas również cieszyć tym, co robią na co dzień. Życzę państwu udanego odbioru programu artystycznego. Życzę państwu samych dobrych dni w nowym roku i oczywiście, jak co roku i na tym 13. spotkaniu, bardzo dobrej i udanej zabawy. Drodzy państwo, a ja, dołączając się do tych życzeń, powiem jeszcze w ten sposób. Życzę nam wszystkim, bo jest to, jak zauważyliśmy, przede wszystkim spotkanie samorządowców, aby ta współpraca, która od początku tej kadencji jest wyjątkowo ożywiona i dynamiczna, rozwijała się dalej. Abyśmy przez te konwenty samorządowe, które zostały ożywione i spotykamy się cyklicznie na merytorycznych, roboczych spotkaniach, dalej przynosiły wymierne dobro w postaci wspólnych przedsięwzięć, wspólnych finansowań z naszych inwestycji, nie tylko drogowych, ale także i tych innych. Bo drodzy państwo, połączone zadania, połączeni ludzie, połączony kapitał daje dopiero wymierny i duży efekt. To się nam już zaczęło udawać w 2015, 16 było lepiej, a myślę, że 17 będzie jeszcze lepiej. A więc życzę nam wszystkim, abyśmy dalej tą współpracę kontynuowali, aby ten 2017 rok rzeczywiście był pomyślny dla nas wszystkich, jeśli chodzi o inwestycje. Ale także życzę państwa rodzinom, państwa
znajomym, wszelkiego dobra, aby to dobro, które tworzymy, które jest wokół nas, nie odchodziło od nas, aby ono się pomnażało, abyśmy czuli się szczęśliwi i zadowoleni z tych naszych małych ojczyzn i abyśmy byli dumni, że mieszkamy tu, gdzie mieszkamy. Wszystkiego najlepszego w nowym 2017 roku. Dziękujemy serdecznie. Zapraszam teraz na scenę panią poseł Elżbietę Radziszewską i proszę o zabranie głosu. Zapraszam również pana posła Roberta Telusa. Dobry wieczór. Szanowni państwo, niezmiernie się cieszę, że mogę być ponownie na tym wspaniałym spotkaniu rozpoczynającym nowy rok i korzystając z okazji, dziękuję za to. A wszystkim państwu, którzy dzisiaj jesteście i gospodarzami, i gośćmi, życzę, żeby ten nowy rok był po prostu rokiem dobrym. Bądźcie państwo zdrowi, uśmiechnięci każdego dnia. Niech każdy dzień kończy się jednym małym szczęściem i żeby można było powiedzieć na zakończenie roku, to był dla nas wszystkich dobry rok. I niezależnie od tego, co się będzie działo w Warszawie, w Łodzi, Tomaszowie, we władzach, w ustroju, to miejcie w domach dni po prostu spokojne. A panom i paniom samorządowcom życzę sukcesów w swojej pracy, bo przecież samorządność, która jak sama nazwa wskazuje się samorządzi, życzę, żeby ten rok był rokiem dobrych decyzji, takich, z których państwa mieszkańcy będą zadowoleni i będą mogli powiedzieć, nasz samorząd to jest super. I zwłaszcza samorządowcom życzę spokojnego roku, żeby się nie ziściły wszystkie te złe rzeczy, o których jest w przestrzeni publicznej dzisiaj mowa, żebyście mogli spokojnie realizować swoją misję, jaką wypełniacie, pracując na rzecz dobra mieszkańców własnych gmin, na rzecz powiatu. Wszystkiego dobrego, a dzisiaj przyjemnego świętowania. Dziękujemy pani poseł za te ciepłe, miłe słowa. Prosimy panie pośle. Szanowni gospodarze, organizatorzy, panie starosto, panie prezydencie, szanowna małżonko pana prezydenta, ale również przede wszystkim wspaniali goście. Wszystkiego, co najlepsze na ten nowy rok życzę wszystkim i życzę, żeby ten rok był dobry. Żeby ten rok był dobry dla nas wszystkich. Każdemu z państwa życzę i indywidualnie, aby gościła w was taka prawdziwa radość. Bo często bywa tak, że uśmiechamy się, bo tak trzeba, bo ktoś tego wymaga, bo z kimś się rozmawia i trzeba pokazać, że wszystko okej, ale gdzieś tam w sercu boli. I życzę właśnie takich chwil, żeby tam w sercu nie bolało. Dla was, ale również dla wszystkich, dla waszych rodzin. I również, drodzy państwo, po tych wszystkich wydarzeniach ostatnich życzę prawdziwej zgody. Zgody prawdziwej wszędzie. I tam w Warszawie, dla naszego kraju, ale również na tych szczeblach samorządowych, w rodzinach, bo tej zgody nam jest bardzo potrzeba. Dlatego wszystkim państwu życzę wszystkiego najlepszego i ta wasza działalność, ta tworzenie polityki, bo wszyscy państwo tworzą politykę, żeby przynosiła wam wszystkim wielką satysfakcję. Wszystkiego najlepszego. Dziękuję bardzo. Szanowni państwo, prosimy również o zabranie głosu pana posła Grzegorza Wojciechowskiego oraz pana senatora Rafała Ambrozika. Zapraszamy do nas. Czcigodni księża, szanowny panie prezydencie, panie starosto, drodzy samorządowcy, szanowni państwo, ja chciałbym przede wszystkim serdecznie podziękować za
zaproszenie na tę uroczystość. To dla mnie wielki honor, że mogę być obecny tu z Państwem i uczestniczyć w tym spotkaniu, spotkaniu, które jest takim ukoronowaniem pracy całorocznej samorządowca, spotkaniem, na którym możemy pokazać tą piękną polską kulturę i uhonorować także tych, którzy przyczynili się do rozwoju powiatu tomaszowskiego. Szanowni Państwo, ten miniony rok, mimo wielu wątpliwości związanych z agresją Rosji na Ukrainie, czy związanych z Brexitem, z niekontrolowaną falą migrantów, należy uznać za rok dobry dla Polski. To był rok przywracania godności Polsce i Polakom. Szanowni Państwo, ten miniony rok to był rok, w którym samorządy powiatu tomaszowskiego ostatecznie pokazały, że nawet w tych lokalnych, małych społecznościach opartych na tradycyjnych wartościach, gdzie mieszkają ludzie, którzy są wierni swoim korzeniom, mogą działać samorządy, które podejmują działania publiczne w sposób sprawny, które nie tylko sprawnie administrują powierzonymi zadaniami publicznymi, ale także podejmują ambitne projekty, które służą dobru lokalnych społeczności. Szanowni Państwo, na ten nowy rok chciałbym Państwu życzyć tego, czego życzę także i sobie, i parlamentarzystom obecnym, żebyśmy dostrzegali zawsze tych najsłabszych, żebyśmy zawsze mieli otwarte serca i umysły na tych najbardziej potrzebujących. Życzę Państwu także zrealizowania wszelkich zamierzeń w tym nowym roku i dla Państwa i dla Państwa rodzin wielu łask Bożych. Dziękuję bardzo. Panie Prezydencie, Panie Starosto, Czcigodni Księża, Panie Generale, Wójtowie, Przewodniczący Rad, Radni i wszyscy, którzy tutaj jesteście, a nie bardzo Was dostrzegam, bo ta lampa tak świeci w oczy, że nie bardzo tutaj jest widać. O, teraz jest lepiej. Bardzo, teraz Państwa doskonale widać. Szanowni Państwo, chciałem się przyłączyć do życzeń, które złożył kolega senator. To był dobry rok dla samorządów, zwłaszcza samorządów tomaszowskich, miasta Tomaszowa, powiatu tomaszowskiego i wszystkich gmin. Jeżdżąc po tych gminach widziałem, ile te samorządy robiły, ile tych zadań zostało wykonane. To jest widać. To naprawdę trzeba chylić czoła przy takiej pracy. Ja Państwu życzę, żeby ten rok 2017 był dla samorządów tomaszowskich jeszcze lepszy, były jeszcze większe osiągnięcia, a Państwa praca cieszyła się uznaniem wśród mieszkańców, a przecież mieszkańcy to wyborcy, zbliżają się, to już druga połowa kadencji, więc również to trzeba brać pod uwagę. Życzę wielu, wielu sukcesów, wspólnej pracy dla tej Polski lokalnej. Jeszcze raz wszystkiego najlepszego dla wszystkich samorządowców. Szczęść Boże dla wszystkich Państwa zaangażowanych w pracę samorządów i wszystkich tutaj obecnych również najserdeczniejsze życzenia zarówno dla Państwa rodzin, dla Państwa bliskich. Wszystkiego, wszystkiego najlepszego. Dziękuję bardzo. Dziękujemy serdecznie. Szanowni Państwo, dziś jest piątek, dzień szczególny. Zapraszam w związku z tym na scenę
księdza dziekana Stanisława Pałkiewicza i proszę o zabranie głosu. Zanim powiem, że skorzystać będziemy mogli z dyspensy, ale zanim. Drodzy Państwo, zebrani samorządowcy, nie mnie przypada, abym Wam dziękował za wszelką pracę, włożone umiejętności, zaangażowanie w dobro, a właściwie pomnażanie tego dobra w społecznościach, w których Wam przyszło służyć, zresztą z woli tych społeczności. Niemniej jednak w imieniu wszystkich duszpasterzy dziękuję za wszystkie inicjatywy wspierające cele charytatywne, wspierające osoby potrzebujące, szukające pomocy. Dziękuję za Państwa troskę o człowieka i wspólnoty, których razem sprawujemy misję. Życzę w imieniu wszystkich nas, duszpasterzy, aby Chrystus, który jest światłością świata, rozpromienił Państwa drogi, pomagał w rozstrzyganiu trudnych spraw dotyczących człowieka, ale również i całych wspólnot. Życzę wszystkim, mimo różnic w ocenie rzeczywistości, możliwości dochodzenia do celu, wzajemnej współpracy w osiąganiu dobra dla społeczności, pamiętając, że jedna jest prawda i jedno dobro. Życzę też, by każdemu starczyło sił w swym zaangażowaniu, by nie zapomnieć o swojej własnej rodzinie. Wszystkiego najlepszego, owocnej współpracy w tym nowym całym roku. Szczęść Boże. A teraz oczekiwana dyspensa. Tak, wyrażam zgodę na to. Możemy korzystać, jest piątek, ale niech będzie w jakiś sposób nasze zadośćuczynienie, że z tego daru korzystać możemy. Wspólnie pomódlmy się w intencji całej naszej ojczyzny, w intencji naszego powiatu i miasta, w intencji tych, którzy kierują samorządami i miastem, służą właściwie. Po Twoją obronę uciekamy się, Święta Boża Rodzicielko, naszymi prośbami racz nie gardzić w potrzebach naszych, ale od wszelakich złych przygód racz nas zawsze wybawiać, Panno chwalebna i błogosławiona, o Pani nasza, orędowniczko nasza, pośredniczko nasza, pocieszycielko nasza. Synem swoim nas pojednaj, synowi swojemu nas polecaj, swojemu synowi nas oddawaj. Królowo Polski, jeśli już są te dary, to pobłogosław, Panie Boże, nas i te dary, które spożywać mamy z Twojej dobroci i naucz nas dzielić się chlebem i radością ze wszystkimi. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen. Szanowni Państwo, tradycją powiatowych spotkań noworocznych jest wyróżnienie statuetkami przyjaciel powiatu osób, które w wyjątkowy sposób przyczyniły się do kreowania pozytywnego wizerunku i promocji powiatu tomaszowskiego. Dotychczas przyjaciółmi powiatu zostały utytułowane 64 osoby. Wśród wyróżnionych są m.in. parlamentarzyści, samorządowcy, inwestorzy i przedsiębiorcy. Laureatami statuetek są także ludzie wielkiego serca, artyści i sportowcy. Tegoroczne statuetki, podobnie jak te wręczone we wcześniejszych edycjach spotkania, są symbolem wdzięczności i podziękowań za wspieranie powiatu tomaszowskiego w codziennej działalności na rzecz naszej małej ojczyzny. Dziś grono przyjaciół powiatu
powiększy się o 6 znamienitych nazwisk działających na różnych płaszczyznach. Tegorocznych laureatów nominowali gospodarze dzisiejszego spotkania. Starosta tomaszowski pan Mirosław Kukliński i prezydent miasta Tomaszowa pan Marcin Witko. O wręczenie statuetek proszę starostę powiatu tomaszowskiego pana Mirosława Kuklińskiego i przewodniczącego Rady Powiatu pana Piotra Majchrowskiego. Zapraszam serdecznie na scenę. Znany i ceniony prawnik, sędzia, polityk, który od wielu lat pełni ważne funkcje publiczne i społeczne w kraju i za granicą. Przez 2 kadencje sprawował mandat posła na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej, gdzie piastował także funkcję wicemarszałka Sejmu. Był prezesem Naczelnej Izby Kontroli, a jako deputowany do Parlamentu Europejskiego z okręgu nr 6 przez 4 kadencje reprezentował nasze województwo w strukturach Unii Europejskiej. Obecnie sprawuje funkcję audytora w Europejskim Trybunale Obrachunkowym w kadencji 2016-2022. Autor i współautor komentarzy do kodeksu karnego oraz ustaw karnych, a także artykułów naukowych i publicystycznych w dziedzinie prawa, jak również o charakterze społeczno-prawnym. Znany z programów telewizyjnych, takich jak Sprawa dla reportera i Państwo w państwie, gdzie zawsze wspierał osoby pokrzywdzone i interweniował w ich sprawach. Jak sam o sobie mówi, największą satysfakcję sprawia mu pomaganie ludziom, którzy zostali sami ze swoimi problemami. Na szczególne podkreślenie zasługuje działalność lokalna, którą przez wiele lat otaczał opieką poselską mieszkańców naszego miasta i powiatu. Mimo wielu obowiązków kontynuuje także wsparcie prawne dla wszystkich potrzebujących tego typu pomocy w naszym regionie. Szanowni Państwo, członek Europejskiego Trybunału Obrachunkowego, pan Janusz Wojciechowski. Szanowni Państwo, no ze wzruszeniem przyjmuję tę piękną statuetkę i ten tytuł. Ja nie jestem kolekcjonerem wyróżnień i powiem szczerze, że mam ich niewiele w moim życiu i nawet się do tej pory z tego cieszyłem, bo jak człowiek zaczyna być honorowany, to znaczy, że już mniej wyzwań przed nim, więcej zasług za nim, a zawsze mieć lepiej to poczucie, że człowiek ma jeszcze więcej do zrobienia niż do wspominania to, co się wcześniej wydarzyło, ale proszę Państwa, przyjmuję ten tytuł w poczuciu, że jest on trochę z nadmiarem uznaniem moich zasług. Nie poczuwam się do nich, to raczej ja jestem Państwa dłużnikiem. To ja z wdzięcznością wspominam wszystko, czego dobrego doświadczyłem na tej ziemi, wsparcia, poparcia, ale takiej zwykłej ludzkiej życzliwości, od wielu osób również przyjaźni. Za to bardzo serdecznie dziękuję. Dołączam do grona laureatów tego tytułu zaszczytnego,
którzy zdecydowanie więcej ode mnie zrobili dla Tomaszowa, dla ziemi tomaszowskiej. Traktuję tę statuetkę jako zobowiązanie na przyszłość. Teraz losy sprawiły, że jestem trochę dalej. Wykonuję obowiązki związane z reprezentowaniem Polski w jednej z istotnych instytucji Unii Europejskiej, zajmującej się kontrolą, ale i z tej funkcji będę starał się robić wszystko, co możliwe, żeby te lokalne społeczności, takie i właśnie ziemia tomaszowska, mogły również z Unii Europejskiej w jak największym stopniu skorzystać i aby te środki europejskie były mądrze dzielone i dobrze nimi gospodarowano. Szanowni Państwo, jeszcze raz bardzo serdecznie dziękuję i przyjmuję ten tytuł z rąk ludzi, którzy potrafią znakomicie współpracować. Kiedy się patrzy na Tomaszów, na współpracę samorządowców z Tomaszowa, pana prezydenta, pana starosty, pana przewodniczącego rady, ludzi, z którymi miałem okazję współpracować przez wiele lat, różne środowiska polityczne, a potrafią się porozumieć ponad podziałami dla dobra Tomaszowa. Tu się toczyły różne spory polityczne, sam w nich brałem udział, ale kiedy przychodzi do zrobienia czegoś ważnego, czegoś dobrego dla tej ziemi, to jest znakomita współpraca i to jest piękny wzór, piękny przykład. Polska wcale nie jest taka podzielona, jak się niekiedy mówi. Polacy wcale nie są tacy podzieleni. I tak jak można było patrzeć na radość Polaków, kiedy ostatnio wygrywał Kamil Stoch, mam nadzieję, że niedługo będziemy się cieszyć w Tomaszowie, kiedy będą łyżwiarze wygrywali, bo piękny obiekt się buduje dzięki właśnie tej współpracy znakomitych tomaszowskich samorządów. Jeszcze raz bardzo serdecznie dziękuję. Dziękuję za ten tytuł wszystkim osobom, które zdecydowały o jego przyznaniu. Dziękuję szczególnie panu prezydentowi Marcinowi Witko, z którym miałem wiele lat bliskiej współpracy. Cieszę się z jego pracy i wspólnej z nim państwa pracy na rzecz Tomaszowa. Dziękuję panu staroście, dziękuję panu przewodniczącemu rady, wszystkim państwu radnym. Jeszcze raz, a życzę Tomaszowowi, ziemi tomaszowskiej, aby ta współpraca dawała coraz lepsze wyniki. Widać ją rzeczywiście, widać dobre wyniki w Tomaszowie, widać dobre wyniki w powiecie. Oby przyszły rok i następne lata jeszcze większe sukcesy państwu przyniosły. Trochę smutno, że rozmawiamy, spotykamy się w parę dni po tym tragicznym wydarzeniu. Zginął poseł z ziemi tomaszowskiej. Ja sam z wielkim bólem przyjąłem tę wiadomość. No oby takie wydarzenia nas oszczędzały w przyszłości. Obyśmy mogli się cieszyć z rozwoju Tomaszowa, ziemi tomaszowskiej, całej naszej ojczyzny. Dziękuję. Szczęść Boże wszystkim. Od 2014 roku pełni funkcję dowódcy 25. Brygady Kawalerii Powietrznej imienia księcia Józefa Poniatowskiego w Tomaszowie Mazowieckim. W swojej karierze żołnierskiej uczestniczył 6-krotnie w misjach zagranicznych w Bośni i Hercegowinie, w Republice Iraku oraz w Islamskiej Republice Afganistanu. Za wzorową służbę został odznaczony wieloma odznaczeniami państwowymi i resortowymi. Specjalizuje się w problematyce kawalerii powietrznej, działań powietrzno-desantowych, wojsk specjalnych oraz zagadnieniach związanych z walką z terroryzmem. W ostatnich latach dał się poznać władzom miasta i powiatu jako inicjator i współorganizator wielu przedsięwzięć o charakterze patriotycznym i kulturalnym. Aktywne wyjście wojska do mieszkańców, liczne defilady, przemarsze, pokazy czy wystawy wpisały się już na stałe w obchody ważnych wydarzeń w naszym mieście. Brygada wspiera działania w przygotowaniu logistycznym imprez, jak też inicjuje ich realizację, na przykład koncerty zespołów i orkiestr reprezentacyjnych Wojska Polskiego. Na szczególną uwagę zasługuje także przygotowanie koncertu w ramach akcji Paczka dla Bohatera czy narodowe czytanie Quo Vadis. Szanowni Państwo, przyjacielem powiatu zostaje generał brygady dr Stanisław Kaczyński.
Zapraszamy. Panie starosto, panie prezydencie, panowie posłowie, senatorowie. No powiem wprost, jestem zaskoczony, ale będzie mnie to mobilizowało do dalszej wytężonej pracy i współpracy z tym społeczeństwem w tym rejonie, w województwie, bo tutaj cała brygada stoi i możecie być pewni tego, że my jesteśmy razem z wami. Dziękuję bardzo. I kolejny laureat, firma, która działa na lokalnym i krajowym rynku od 1998 roku. Dzięki nowoczesności i wysokiej jakości realizowanych usług, a także rzetelności oraz profesjonalizmowi, stała się rozpoznawalnym podmiotem i cenionym partnerem dla wielu przedsiębiorstw i inwestorów. W ostatnich latach firma ta była głównym wykonawcą wielu strategicznych inwestycji na terenie miasta i powiatu. Między innymi projektu realizowanego przez Zakład Gospodarki Wodno-Kanalizacyjnej pod nazwą Modernizacja oczyszczalni ścieków i skanalizowanie części aglomeracji Tomaszowa Mazowieckiego. Właściciele firmy aktywnie włączają się w życie naszego miasta i powiatu, wspierając szeroki wachlarz działań, zarówno finansowo, jak i organizacyjnie. Właśnie dzięki takiej pomocy mogliśmy realizować wiele inicjatyw charytatywnych, kulturalnych i sportowych, które przyciągały do Tomaszowa Mazowieckiego mieszkańców województwa, regionu, a nawet całego kraju. Zawsze mogliśmy liczyć na zrozumienie dla inicjatyw realizowanych przez miasto i powiat. Z prawdziwą przyjemnością przedstawiam mecenasów kultury, państwo Honorata i Przemysław Tchórz, firma Binstal. Państwu, szanowny panie starosto, szanowny panie prezydencie, szanowny panie przewodniczący, szanowni państwo, chciałabym serdecznie z tego miejsca podziękować w imieniu naszej firmy, mojego męża, teściowej, za to szczególne wyróżnienie. To dla naszej firmy ogromny zaszczyt i duży kredyt zaufania. Mam nadzieję, że poprzez nasze działania i wysoką jakość usług będziemy mogli udowodnić, że zasłużyliśmy na to szczególne wyróżnienie. Mam również nadzieję, że w działalności naszej firmy będziemy mogli realizować inwestycje, zadania, które będą miały duży wpływ na rozwój naszego miasta i powiatu, które w ostatnim czasie bardzo prężnie się rozwija dzięki obecnym władzom. Szanowni państwo, mam nadzieję, że nasze inwestycje będą służyć również państwu przez długie lata i będziemy mogli dalej wspierać nasze miasto. Dziękuję serdecznie. Od ponad 25 lat działa na obszarze gminy Ujazd i powiatu tomaszowskiego. Przedsiębiorca działający w branży spożywczej. Mąż, ojciec, dziadek, po prostu człowiek wielkiego serca. Aktywnie angażuje się w działalność społeczną.
Dzięki Jego hojności i wsparciu odbyło się wiele inicjatyw i imprez kulturalno-promocyjnych w gminie Ujazd i naszym powiecie. Właściciel parku wraz z zabytkowym Pałacem Ostrowskich znajdującym się w gminie Ujazd. Dzięki jego staraniom pałac po latach zaniedbania wrócił do dawnej świetności. Laureatkiem statuetki Przyjaciel Powiatu zostaje właściciel firmy produkcyjno-handlowej Eksport Import z Ujazdu. Zapraszamy pan Stanisław Najder. Bardzo, bardzo zaskoczony, że otrzymałem. No, zobowiązuję się, będę starał się w przyszłości, nie wiem, jak najwięcej pomagać, robić dla powiatu, żeby właśnie rozsławić powiat tomaszowski, żeby no, jak najlepiej wyglądał na tle całego kraju, całego świata, całej Polski. Bardzo dziękuję. Człowiek pełen dynamizmu i aktywności społecznej, kapłan i promotor rozmaitych działań służących tomaszowskiej społeczności. Zawsze ciekawy świata i otwarty na bliźnich. Chętny do podejmowania wyzwań i konkretnie realizujący swoje cele. Pod wpływem świadectwa wiary bytowskiej Kongregacji Księży Filipinów wybrał drogę życia w służbie Bogu i Kościołowi. Jako osoba duchowna wziął sobie do serca słowa świętego Jana Pawła II, że drogą Kościoła jest człowiek. Wizję służby człowiekowi realizuje od tej pory z niegasnącym zapałem jako zaangażowany społecznik, który z powodzeniem potrafi połączyć życie duchowne z pracą na rzecz bliźnich. Pełni funkcję katechety, inspirując młodzież do działań o charakterze charytatywnym i prospołecznym. Rozpoczął realizację projektu Pól Nadziei i klubu Żonkila. W tej chwili jest w trakcie tworzenia stacjonarnego hospicjum na terenie naszego miasta, które będzie służyć potrzebującym z całego regionu. Posiada unikatową umiejętność jednoczenia ludzi do budowania wspólnego dobra. Ludzi pełnych entuzjazmu, ludzi w różnym wieku, o różnych zawodach, a także o różnorodnym światopoglądzie. Po odbiór statuetki zapraszam księdza Grzegorza Chirka. Państwo, od jakiegoś czasu organizuję konkurs Parafia Moja Mała Ojczyzna. Od 10 lat moją małą ojczyzną jest Tomaszów Mazowiecki. Bardzo dziękuję i cieszę się, że to właśnie Pan Bóg mnie postawił w tym miejscu, że mogę realizować swoje powołanie kapłańskie i filipińskie właśnie z Wami i również dla Was. Nie byłoby mnie tutaj, nie odbierałbym dzisiaj tej statuetki, gdyby nie ludzie, których spotkałem na drodze mojej kapłańskiej posługi tutaj w Tomaszowie. Bardzo dziękuję tym wszystkim, którzy ze mną współpracują i podejmują kolejne wyzwania. Tak się składa, że wczoraj Rada Miasta uczyniła kolejny bardzo ważny krok do tego, aby powstało w Tomaszowie stacjonarne hospicjum. To marzenie, które noszę od wielu lat w sercu.
Pochodzę z Pomorza, z Kaszub. Wszyscy wiemy i wszyscy jesteśmy pod wielkim wrażeniem wielkiego świadectwa mojego ziomka, kapłana, księdza Jana Kaczkowskiego. I nie ukrywam, że również jego odwaga i jego świadectwo przyczyniło się do tego, że podjąłem taką, a nie inną decyzję, aby stworzyć w Tomaszowie takie miejsce. Mam nadzieję, że również ta statuetka i to dzisiejsze wyróżnienie przyczyni się do tego, że wszyscy razem tu jesteśmy, uczynimy takie miejsce, w którym człowiek będzie mógł godnie odchodzić. Dziękuję wszystkim za to wyróżnienie i za całą życzliwość. Szczęść Boże.